Po miesiącu maluchy Wijin czują się znakomicie. Wszystkie rozwijają się prawidłowo. Bawią się ze sobą, poznają świat i domagają się pieszczot. To piękny miód. Wszystko nam się udało. Nadszedł czas, by szczeniaki znalazły nowych właścicieli. Jak się zmieniają szczeniaki? Nie da się ukryć, że małe psy są śliczne. Mają wielkie oczy, klapnięte uszy, są maleńkie i kochane. Są najsłodsze na świecie. Problem w tym, że każda puchata kulka będzie kiedyś dorosłym psem. Trzeba pamiętać o tym, że dorastający pies będzie się zmieniał. Psy rosną bardzo szybko. Najpierw są takie, a 3 tygodnie później stają się ogromne. Po 6 miesiącach szczeniak osiąga 3/4 masy ciała dorosłego psa. Zmienia się także jego sierść. Wyżły weimarskie rodzą się z pręgami, które później zanikają. Te śliczne paski znikają już kilka dni po porodzie. Czy tym dalmatyńczykom brakuje ciapek? Psy tej rasy rodzą się białe. Cętki pojawiają się po paru tygodniach. Szczenie nie musi mieć umaszczenia dorosłego psa. Zwykle noworodki są ukrywane przez matki, dlatego nie muszą się maskować. Stąd właśnie bierze się odmienne ubarwienie szaty młodych zwierząt. Jest to cecha wykształcona na drodze ewolucji. Te słodziutkie owczarki staroangielskie nie zawsze będą czarno-białe. Za parę miesięcy będą wyglądały tak. Goldeny z wiekiem ciemnieją. To samo dotyczy Wheaten Terriera i Bedlington Terriera. Szczeniaki są jak kameleony. Jest jeszcze charakterystyczny niebieski lub czarny język, chihuahua i sharpeja. Po urodzeniu szczenięta tej rasy mają różowe języki. Prosty ogon mopsów zawija się po tygodniu życia. Możliwe, że te czekoladowe oczy na początku miały inny kolor. Często zmienia się kolor oczu dorastających psów. Większość szczeniąt ma niebieskie oczy. Ich barwa zmienia się po 6 miesiącach. Błękitne oczy wyżła weimarskiego zmienią kolor na szary, złoty albo zielono-niebieski. Owczarki niemieckie nie rodzą się ze stojącymi uszami. Chihuahua i buldożki francuskie również mają na początku klapnięte uszy, które po 2 miesiącach zaczynają się prostować. Najbardziej fascynującą zmianą jest ujawnienie się cech właściwych dla rasy, jak zaganianie u owczarków i tropienie u posokowców. Wyżeł niemiecki krótkowłosy jest psem wystawiającym. Już kilkumiesięczne szczenie tej rasy potrafi wystawiać zwierzynę, a małe jamniki kopią nory w swoich posłaniach. Ten 12-tygodniowy owczarek australijski już zagania kaczki. Border Collie również ma silny instynkt pasterski, który ujawnia się w wieku 6 tygodni. Ten pies ma 3 miesiące, a zagania owce jak stary wyga. Psy pasterskie i stróżujące mają wrodzone instynkty. Zęby szczeniaka również się zmienią. Mleczaki wypadną, a ich miejsce zajmą zęby stałe. Kiedy piesek pogryzie wam ukochane szpilki, nie będziecie go już tak kochać. Na początku pies ma 28 mlecznych zębów. Mają krótkie korzenie. Po 12 tygodniach mocne, stałe kły wypychają swoich poprzedników, a następnie rosną siekacze, przedtrzonowce i trzonowce. Półroczny pies ma już 42 stałe zęby. Pies często połyka swoje mleczaki. Kiedy zmieniają uzębienie, muszą mieć co gryźć. Pod tym względem są jak dzieci.
Wyobraźcie sobie, że pies jest dorosły już po roku. W 12 miesięcy osiąga dojrzałość fizyczną 15-letniego człowieka. Cieszmy się, kochać szczeniaki tak szybko dorastają. Niestety bardzo krótko są małe. Szkoda. Za chwilę dowiecie się, jak poznać, który szczeniak z miotu jest dla Was najbardziej odpowiedni oraz co zrobić, by ząbkujące psy nie pożarły domu. Wszystko o psach, szczeniaki. Myślisz, że jesteś gotowy na psa? Przygarniając szczeniaka, musimy pamiętać o tym, że będzie żył około 15 lat. Należy pomyśleć o spacerach, wielkości psa, kosztach utrzymania i pielęgnacji. Przerażony? Niepotrzebnie. Za chwilę opowiemy, jak należy się przygotować i jak wybrać dla siebie idealnego psa. Najpierw zastanów się, jaki styl życia prowadzisz. Najlepiej spisać swoich 5 ulubionych czynności i zastanowić się, czy pies może w nich uczestniczyć. Trudno oszacować, ile pieniędzy wydasz na psa. Trzeba kupować jedzenie, posłania, kagańce, smycze i zabawki, a także płacić za weterynarza. To ostatnie kosztuje najwięcej. Po drugie, wybierz rozmiar psa. Trzeba sprawdzić, jak duży urośnie nasz szczeniak. Przyszły rozmiar psa można ocenić na podstawie łap. Pielęgnacja bywa czasochłonna. Długa sierść jest trudniejsza w utrzymaniu. Pora znaleźć psa dla ciebie. Można przygarnąć psa ze schroniska i uratować mu życie. 60% psów, które trafiają do schronisk, poddaje się eutanazji. Nikt nie chce ich adoptować. Kundel ze schroniska może wyglądać jak dalmatyńczyk, a zachowywać się jak husky. Temperament psa można ocenić na podstawie prostych testów. Można delikatnie obrócić psa na grzbiet, sprawdzić, jak reaguje na podnoszenie i przytulanie oraz jak się zachowuje w obecności innych psów. Jeśli szczeniak chętnie daje się podnosić, to prawdopodobnie lubi ludzi i będzie wiernym towarzyszem. Jeśli maluch jest ruchliwy, jego tresura może się okazać trudna. Kiedy dorośnie, będzie bardziej niezależny. Victoria Wells z Nowego Jorku dopasowuje psy do ludzi. Pracuje w amerykańskim towarzystwie zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt. Opracowałam program Poznaj swojego psa. Psy są oceniane na podstawie prostych testów. Najpierw wprowadź psa do pokoju, którego nigdy wcześniej nie widział. Jeśli trzyma się blisko ciebie, to znaczy, że jest mniej niezależny. Siedzi blisko mnie, liczy na moje wsparcie. Zdaje się, że jest trochę nieśmiała. Zostaw psa na chwilę samego i sprawdź, czy jest niespokojny. Cześć, wróciłam. Cieszysz się? Zachowuje się bardzo ładnie. Cieszy się z mojego powrotu, ale kiedy wyszłam, skomlała. To znaczy, że nie lubi zostawać sama. Sprawdź, czy pies jest dominujący. Złap go za łapę i przytrzymaj. Nie sprawia żadnych kłopotów. Wiele psów od razu zabiera łapę albo gryzie mnie w rękę. Kolejny test pozwala ocenić instynkt łowiecki. Sprawdź, czy piesek zacznie gonić zabawkę. Nie ma instynktu łowieckiego. Nie będzie ganiała za małymi zwierzątkami. Psy często pilnują swojego jedzenia, co może stwarzać problemy w domach z dziećmi. Sprawdź, co zrobi szczeniak, kiedy spróbujesz mu zabrać miskę. To dziwne, że taki mały piesek ma takie odruchy. Na koniec sprawdź, co jest najlepszą nagrodą dla twojego psa. Jedzenie czy zabawa? I jedno i drugie może być nagrodą w trakcie szkolenia. Zrobiła siat, to znaczy, że zapewne da się wytresować. Po zsumowaniu wyników pies otrzyma odpowiedni kolor oznaczający jego osobowość. Dostała 4 i kategorię fioletową. Szczenięta fioletowe są najłatwiejsze do wychowania. Pomarańczowe są średnie, a zielone najtrudniejsze. Ten szczeniak może już znaleźć dla siebie odpowiedni dom.
Niektórzy wolą kupić psa od hodowcy. Rodzina Kombów od lat marzyła o psie. Nie byłam gotowa, by wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Rok temu rodzina zaczęła się rozglądać za psem. Jillian ma spore wymagania. Zawsze chciałam mieć psa, ale nie lubię tych całkiem małych. Okazało się, że najlepszy będzie labrador. Nasz pies musi być spokojny, niezależny i pojętny. Dobry hodowca stara się poprawiać charakter i zdrowie psów, a zarobek schodzi u niego na drugi plan. Na szczęście Kombowie przyjaźnią się z Sharon, właścicielką Wigeon. Zapytaliśmy, kiedy spodziewa się kolejnego miotu i zapisaliśmy się do kolejki. Sharon pomogła nam wybrać szczeniaka. To będzie ich pierwszy pies. Musi być spokojny i łatwy w tresurze. Szczeniaka najlepiej wybrać, kiedy ma 5 tygodni. W tym wieku ujawnia się charakter psów. Sharon uważa, że do jej klientów będą pasować dwa maluchy. Wanda i William są bardzo spokojne, inteligentne i wesołe. Kombowie przyszli poznać kandydatów. Zaraz zdecydują, kto dołączy do ich rodziny. Do waszej rodziny najlepiej pasuje suczka z żółtą wstążką i chłopiec z niebieską. Chce mnie polizać. Mama już ją polubiła. Podoba ci się? I jak? Jillie powinna wybrać. To twoja nowa siostra, tak? Kombowie wybrali nowego członka rodziny i wybrali dla niego imię. Lola. Suczka spędzi z mamą jeszcze 3 tygodnie. 8. tydzień. W wieku 8 tygodni Lola idzie na badanie do weterynarza. Lekarz sprawdzi, czy pies nie cierpi na choroby zakaźne. Jest w świetnym stanie, nic jej nie dolega. Lola jest zdrowa i może zamieszkać z nowymi właścicielami, ale czy Kombowie też są gotowi?